Paweł Janas, tak jak Jerzy Engel, awansował z reprezentacją Polski na Mundial. Tak samo jak jego kolega po fachu, nie ustrzegł się błędów przed turniejem, jak i na nim samym. Zapraszam na drugą i ostatnią część filmu o kadrze Janasa, która rozpoczyna się w lecie 2004 roku i życzę miłego oglądania. Kadra miała zaplanowane dwa mecze towarzyskie na lipiec i sierpień. Po obiecującym sparingu z USA, zakończonym remisem 1 do 1, gdzie zagrali piłkarze tylko z Ekstraklasy, przyszła bolesna porażka z Duńczykami w Poznaniu aż 1 do 5. Mimo że graliśmy wtedy najlepszym możliwym składem na tamten moment. Była to powtórka z historii, bo w takich samych rozmiarach Polska przegrała 13 lat wcześniej z Francją w tym samym mieście. Po tym meczu media zgodnie orzekły, że na nieco ponad dwa tygodnie przed startem eliminacji mundialu nie mamy drużyny. W nich mieliśmy się mierzyć z Anglią, Austrią, Walią, Irlandią Północną i Azerbejdżanem. Do turnieju finałowego bezpośrednio wchodzili zwycięzcy grup i dwa najlepsze zespoły z drugich miejsc. Reszta drużyn z drugich miejsc grała w barażach. Początek batalii o mistrzostwa świata okazał się nieoczekiwanie bardzo udany. Biało-Czerwoni pokonali na wyjeździe Irlandię Północną aż 3 do zera, a Maciej Żurawski, tak jak kiedyś Kazimierz Dejna z Portugalią, zdobył bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego. Cztery dni później nie daliśmy rady Anglikom w Chorzowie, przegrywając jeden do dwóch. W utratę obu bramek zamieszany był Arkadiusz Głowacki, który najpierw dał się łatwo ograć Jermainowi default, a później sam wpakował piłkę do bramki Jerzego Dudka. Dla nas trafił Maciej Żurawski na początku drugiej połowy. Dwa kolejne pojedynki eliminacyjne to wyjazdy. Najpierw zagraliśmy z Austrią, a potem z Walią. Bohaterem starcia w Wiedniu był Tomasz Frankowski, który wszedł na boisko w 67 minucie i 12 minut później wywalczył rzut wolny zamieniony na bramkę przez Jacka Krzynówka, a później sam ustalił wynik meczu na 3 do 1 dla Polski. Franek zaczął na ławce rezerwowych także w Cardiff. Wszedł na ostatnie pół godziny przy wyniku 1 do zera dla walijczyków i znów odmienił losy spotkania. Najpierw wyrównał w 72 minucie, a później zainicjował akcję, po której Żurawski trafił na 2-1. Biało-Czerwoni dołożyli jeszcze trzeciego gola, którego autorem był Jacek Krzynówek. Walijczycy zdołali odpowiedzieć bramkom Johna Hartsona, ale to na niewiele się zdało, bo gol padł w 90 minucie i zabrakło im czasu na wyrównanie. Wielu ekspertów po tym pojedynku sugerowało, że Janas powinien grać frankowskim od początku. Selekcjoner nie wystawił go od pierwszej minuty, tłumacząc się fizyczną grą wyspiarzy, której napastnik wisły rzekomo miałby nie podołać. Rok 2004 zakończyliśmy bezbramkowym remisem na saint -Denis z Francją. Taki wynik zawdzięczaliśmy znakomitej postawie Jerzego Dudka, który zdaniem wielu rozegrał tamtego dnia swój najlepszy mecz w drużynie narodowej. W marcu 2005 roku graliśmy dwa spotkania eliminacyjne u siebie. Najpierw odnieśliśmy najwyższe do tamtej pory zwycięstwo w historii kwalifikacji 8 do 0 z Azerbejdżanem, a Hatrika zanotował grający już od pierwszej minuty Frankowski. Cztery dni później, dopiero w 85 minucie, przełamaliśmy niemoc strzelecką i pokonaliśmy Irlandię Północną po golu Macieja Żurawskiego. Zanim podopieczni Janasa rozegrali rewanż w Azerbejdżanie, zaliczyli dwa sparingi. Najpierw w krajowym składzie zremisowali w Chicago z Meksykiem 1-1 dzięki bramce Pawła Broszka, a potem u siebie pokonali Albanię po trafieniu Żurawskiego już w 32 sekundzie pojedynku. Czerwcowe starcie w Baku nie miałoby większej historii, gdyby nie trener miejscowych Carlos Alberto Torres, mistrz świata z 1970 roku, który przy wyniku 3 do 0 dla Polski uderzył sędziego technicznego, za co został odesłany na trybuny, a po meczu wyleciał ze stanowiska. Wszystkie bramki w tym spotkaniu zdobyli piłkarze Wisły Kraków. W sierpniu Polacy wzięli udział w trzecim memoriale Walerego Łobanowskiego. Które rozegrano w Kijowie. Najpierw w półfinale pokonali Serbię 3-2, a potem w takim samym stosunku wygrali w finale z Izraelem. Potyczka z Austrią na stadionie Śląskim znacznie nas przybliżyła do awansu na Mundial. Zespół Janasa, grający wyjątkowo na biało-czarno, wygrał 3-2. Polacy prowadzili już 2 do 0 po 23 minutach. Jednak w drugiej połowie dali się zepchnąć do obrony i mecz był na styku do ostatnich minut. Ostatecznie Biało-Czarni wygrali 3 do 2, a stracha napędził nam Roland Linz, zdobywca dwóch bramek dla Austrii. Ósme zwycięstwo z rzędu w eliminacjach Biało-czerwoni odnieśli w Warszawie z Walią po golu Macieja Żurawskiego z rzutu karnego. Co więcej, niespodziewanej porażki w Belfaście doznała Anglia. Wydawało się więc, że już po meczu z Walijczykami nasza drużyna zapewni sobie bezpośredni awans do Mistrzostw Świata. Wszyscy nasłuchiwali wieści z Budapesztu, gdzie w grupie ósmej Węgry grały ze Szwecją. Bezbramkowy remis promował Polaków. Gol Ibrahimowicza w ostatnich sekundach przesunął świętowanie o miesiąc i to bez wychodzenia na boisko. Wszystko dzięki zwycięstwu Holendrów nad Czechami 2-0. W tamtym momencie Polacy mieli zagwarantowany awans na Mistrzostwa Świata, nawet w przypadku zajęcia drugiego miejsca w grupie, jako jedna z dwóch najlepszych drużyn z drugich miejsc. Cztery dni po zapewnieniu sobie awansu graliśmy mecz z Anglią w Manchesterze która musiała wygrać, aby uzyskać promocję na Mundial. Tomasz Frankowski znów zaczął na ławce, a wszedł na boisko jeszcze w pierwszej połowie, po tym jak kontuzji doznał Maciej Żurawski. Sześć minut po wejściu na boisko, Franek pięknym wolejem pokonał Pola Robinsona. Jednak tuż przed końcem spotkania Frank Lampard pokonał Boruca, urywając się z podkrycia Marcina Baszczyńskiego. Tak czy owak, niewiele to zmieniło w ostatecznym rozrachunku i razem z Anglikami pojechaliśmy na mundial do Niemiec. Zanim odbyło się losowanie turnieju finałowego zaplanowane na 9 grudnia zagraliśmy dwa sparingi. Najpierw pokonaliśmy Ekwador 3 do w meczu na wodzie w Barcelonie, a trzy dni później w Ostrowcu Świętokrzyskim rozprawiliśmy się z Estonią. Nastroje dopisywały. Jakaż była radość, gdy naszym przeciwnikiem w fazie grupowej Mistrzostw Świata okazał się nasz niedawny rywal Ekwador. Oprócz zespołu z Ameryki Południowej trafiliśmy na gospodarzy, Niemców oraz na uważaną za outsidera Kostarykę. Jeśli podoba Ci się odcinek, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. To pomaga w jego rozwoju, a mnie motywuje do jeszcze cięższej pracy. Dziękuję. Do zmagań na boiskach Niemiec miało nas przygotować sześć sparingów. Już po pierwszym z nich, rozegranym w marcu w Kaiserslautern z drużyną USA, widać było, że z formą kilku kadrowiczów nie jest najlepiej. Zdenerwowania nie krył Paweł Jana, który po meczu powiedział wprost, że z taką formą kilku z nich nie pojedzie na mistrzostwa. Starcie z Amerykanami przegraliśmy 0 do 1 po błędzie Artura Boruca. Być może wtedy w głowie selekcjonera zrodziła się myśl, aby tuż przed samymi mistrzostwami zrobić kadrowiczom dodatkowy okres przygotowawczy. Jak się później okazało, nie było to dobrym pomysłem, bo forma fizyczna naszych piłkarzy wcale nie wyglądała lepiej na mundialu. Wręcz wyglądali na zajechanych. Też w marcu, grając w głównej mierze krajowym składem, pokonaliśmy na wyjeździe Arabię Saudyjską 2–1 po dublecie debiutanta Łukasza Sosina. Jednak im bliżej mundialu, tym było gorzej. Na miesiąc przed startem mistrzostw Polacy przegrali w Bełchatowie w kompromitującym stylu z Litwą 0–1. Kolejny sparring z Wyspami Owczymi, wygrany 4–0, był ostatnim przed ogłoszeniem powołań na mundial. W 24. Minucie tego meczu boisko z lekką kontuzją opuścił Tomasz Frankowski. Po latach Paweł Janas udzielił wywiadu, w którym stwierdził, że pomeczowe badania nic nie wykazały, a Frankowski zszedł z boiska, bo był sfrustrowany swoją słabą formą na tamtym zgrupowaniu. Nie był to pierwszy zgrzyt na linii Janas Frankowski, o czym w dalszej części filmu. Nikt jednak o pojedynku z Wyspami Owczymi długo nie pamiętał po tym, co zdarzyło się kolejnego dnia. Po raz pierwszy w historii powołania na mundial selekcjoner ogłaszał na żywo w telewizji. Co więcej, jego decyzji kadrowych nie znali wcześniej piłkarze. Największe kontrowersje wzbudziło pominięcie przez Pawła Janasa, Jerzego Dudka i Tomasza Frankowskiego. Ten pierwszy w sezonie 2005-2006 zagrał zaledwie w sześciu meczach Liverpoolu, a popularny Franek na początku 2006 roku przeniósł się z hiszpańskiego Elcze, gdzie mu bardzo dobrze szło, do grającego w Championship Wolverhampton. W angielskim klubie zaliczył 16 występów i 0 goli. Dudek raczej nie miał szans być numerem jeden na mistrzostwach w Niemczech, bo ten był zarezerwowany dla Artura Boruca, który zresztą, jak się później okazało, był jednym z niewielu piłkarzy, którzy nie zawiedli na mundialu. Zamiast golkipera Liverpoolu, Janas postanowił zebrać na turniej grających regularnie Tomasza Kuszczaka z West Bromwich i młodego Łukasza Fabiańskiego z Legii. Frankowski natomiast przegrał rywalizację o bilet do Niemiec z Maciejem Żurawskim, Grzegorzem Rasiakiem, Ireneuszem Jeleniem, Pawłem Broszkiem i Eusebiuszem Smolarkiem. Trzeba przyznać, że dla części opinii publicznej powołanie Rasiaka i Jelenia kosztem Franka było szokiem, choć akurat Jeleń na mistrzostwach zrobił przyzwoite wrażenie. Paweł Janas nie chciał być oskarżony przez środowisko dziennikarskie o to, o co był oskarżany Jerzy Engel, który na azjatycki mundial zabrał sporą grupę piłkarzy grających bardzo mało w klubach. Poza tym Engelowi zarzucano, że za wcześnie zakończył selekcję, i wielu piłkarzy pojechało do Korei za zasługi z eliminacji. Przypadek Frankowskiego, mimo wszystko, nie podchodzi pod argument nie grania w klubie, bo łącznie w sezonie 2005-2006 rozegrał 34 mecze, w których strzelił 12 bramek. W jego przypadku chodziło o zerowy dorobek bramkowy w 2006 roku. Należy jednak pamiętać, że Franek był najlepszym strzelcem eliminacji w polskim zespole z siedmioma golami na koncie. Nie wspominając już o tym, że Janas na Mundial zabrał m.in. Kamila Kosowskiego i Sebastiana Mile, którzy mieli problem z regularną grą w swoich klubach. Dlaczego więc Franek nie pojechał do Niemiec? Noc poprzedzająca ogłoszenie powołań była burzliwa. Paweł Janas, po konsultacjach ze sztabem, miał przygotowaną listę powołań. Jednak wtedy do akcji wkroczył Michał Listkiewicz, prezes PZPN, który zakomunikował selekcjonerowi, że chce, aby ten wstrząsnął reprezentacją. Chodziło zapewne o wspomniane przed chwilą za szybkie zakończenie selekcji, co wytykano Engelowi. Tak więc Janas w ostatniej chwili zmienił kilka nazwisk na ostatecznej liście, co było sporym zaskoczeniem nawet dla jego sztabu który o niczym nie wiedział, aż do ogłoszenia składu w programie na żywo w telewizji Polsat. Frankowski mógł więc być ofiarą tej burzliwej nocy, choć nie było wiedzą tajemną, że Janas niespecjalnie przepadał za Frankiem i krytykował go nawet po meczach, gdy ten strzelał bramki, jak po spotkaniu z Austrią w Wiedniu. Powinien strzelić gola już po pierwszym uderzeniu. Podniósł mi ciśnienie, strzelając na raty. Janasz oczywiście zaprzeczał, że ktokolwiek wpływał na jego wybory, a niepowołanie piłkarzy, o których najczęściej pytali dziennikarze, tłumaczył brakiem regularnej gry w klubie, słabą formą i złymi wynikami badań wydolnościowych. Dwóch innych niepowołanych, oprócz Dudka i Frankowskiego, których pominięcie wywołało ożywione dyskusje, to Tomaszowie Kłos i Rząsa. Przedostatni sparing przed mundialem z Kolumbią w Chorzowie odbywał się tydzień po śmierci trenera tysiąclecia Kazimierza Górskiego. Pojedynek ten przeszedł do historii jednak z innego powodu. Broniący w drugiej połowie Tomasz Kuszczak przepuścił gola z ponad 80 metrów którego zdobył kolumbijski bramkarz Luis Martinez. Nastroje po tym meczu były fatalne. Kibice mieli za złe Janasowi niepowołanie na Mundial Frankowskiego i Dudka. Siadła też atmosfera wewnątrz drużyny. Ostatni sprawdzian przed mundialem wypadł obiecująco. Biało-czerwoni, a w zasadzie niebiescy, zagrali nie tylko w nietypowych strojach, ale również w innym ustawieniu z jednym napastnikiem. Jak się okazało, zdało to egzamin, bo pokonali Chorwację 1 do 0 po golu Ebiego Smolarka. Pierwszy mecz na mundialu to pojedynek z Ekwadorem w Gazenkirchen. Znów wyszliśmy jednym napastnikiem, w przeciwieństwie do tego, co było grane podczas eliminacji, kiedy graliśmy 4-4-2. Polscy piłkarze od początku byli rozkojarzeni. Być może wpływ na to miała wizyta ówczesnego premiera Kazimierza Marcinkiewicza, który pojawił się w szatni tuż przed Pierwszym Gwizdkiem, wraz ze swoją obstawą. Pierwszego gola z Ekwadorem straciliśmy przez gapiostwo obrony przy wyrzucie z autu, a selekcjoner uczulał naszych kadrowiczów, że w taki sposób Ekwadorczycy zdobyli kilka bramek podczas eliminacji. W drugiej połowie gra naszej drużyny nadal się nie układała. Ożywienie nastąpiło dopiero po wpuszczeniu na boisko Ireneusza Jelenia, a potem Pawła Broszka, który zastąpił bezbarwnego Żurawskiego. Ten pierwszy trafił nawet w spojenie słupka z poprzeczką w 86 minucie, a 4 minuty później brożek słupek. Cóż z tego, jak w 80 minucie Ekwadorczycy dołożyli drugiego gola za sprawą Augustina Delgado po nieudanej pułapce offsideowej w wykonaniu naszej obrony? Po meczu prasa nie zostawiła na naszych piłkarzach suchej nitki, a do historii przeszła strona tytułowa dziennika Fakt. Dziennikarzom nie pozostawał dłużny selekcjoner, który na konferencję prasową dwa dni po starciu z Ekwadorem wysłał kucharza reprezentacji, a sam się na niej nie pojawił. Drugi mecz był już o wszystko z gospodarzami turnieju. Artur Boruc dwoił się i troił. Obronił aż 9 strzałów, ale nie zdołał zapobiec utracie gola w doliczonym czasie do drugiej połowy. Bramka Olivera Neville'a sprawiła, że po dwóch spotkaniach odpadliśmy z mundialu. Ostatnie 15 minut tego pojedynku graliśmy w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce dla Radosława Sobolewskiego. Po meczu z Niemcami Paweł Janas spotkał się z prezesem PZPN Michałem Listkiewiczem, aby mu zakomunikować, że rezygnuje z dalszego prowadzenia reprezentacji. Listkiewicz przyjął dymisję trenera, ale poprosił go, żeby się wstrzymał z jej ogłoszeniem do końca mistrzostw i dał mu czas na znalezienie następcy. Pojedynek z Kostaryką był zarówno dla nas, jak i dla rywali meczem o honor. Dwa gole dla Biało-Czerwonych zdobył w nim Bartosz Bosacki, który pierwotnie miał nie jechać na mundial, ale wobec złych wyników badań kardiologicznych Damiana Gorawskiego został powołany w ostatniej chwili. Wygraliśmy 2 do 1 i wracaliśmy do domu w nieco lepszych nastrojach. 11 lipca 2006 roku nowym trenerem reprezentacji Polski został Leo Benhaker, który na Mundialu w Niemczech prowadził drużynę Trinidadu i Tobago. I na tym koniec opowieści o reprezentacji Polski Pawła Janasa. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam na kolejny. Zachęcam też do obejrzenia innych filmów o futbolu reprezentacyjnym.